Prawidłowy sen powinien trwać około od 7 do 9 godzin. Oznacza to, że spędzamy w nocy w łóżku około 1/3 swojego życia. Dlatego tak ważne jest, aby dobrać w IKEA odpowiedni materac, który pozwoli nam się wyspać każdego dnia. Klienci często pytają mnie, jaki jest idealny materac. Jest to pytanie, na które nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ każdy musi dopasować materac idealny do swoich potrzeb. Idealny materac to przede wszystkim taki, który pozwoli nam się wyspać każdego dnia, dzięki któremu będziemy budzić się wypoczęci. Jest to materac, który jest dopasowany idealnie do naszego ciała, biorąc pod uwagę ulubioną pozycję snu. W IKEA posiadamy dwa typy materacy. Są to materace sprężynowe, piankowe, ale mamy także jeden model hybrydowy, sprężynowo-piankowy. Podczas wyboru materaca należy przede wszystkim skupić się na tym, jaką pozycję podczas snu przybieramy najczęściej. Wybierając materac dla osoby śpiącej na boku, należy pamiętać o tym, że kręgosłup powinien znajdować się w pozycji prostej przez całą noc. Biodra i barki zapadają się w materac, przez co musi się on dopasowywać dokładnie do naszego ciała. Dlatego warto tutaj rozważyć wybór materaca średnio twardego, na przykład ze sprężynami kieszeniowymi. Spanie na brzuchu nie jest najlepszą pozycją snu. Podczas spania na brzuchu przepona może nie pracować prawidłowo, co uniemożliwia prawidłowe oddychanie, a kręgosłup nie może zachować swojej naturalnej pozycji i wygięcia w kształcie litery S. Jeżeli spanie na brzuchu jest naszą ulubioną pozycją, warto wybrać materac, który nie jest zbyt miękki, dzięki czemu kręgosłup nie będzie nadmiernie obciążony. Oczywiście przed zakupem materaca warto przetestować go przez co najmniej parę minut w sklepie. IKEA oprócz testowania w sklepie oferuje także 90 dni na testowanie materaca w warunkach domowych. Umożliwia to sprawdzenie, jak materac będzie sprawdzał się w codziennej rzeczywistości. Jeżeli materac nie będzie odpowiadał naszym potrzebom, mamy możliwość skorzystania z jednorazowej wymiany. Jeżeli z materaca będą korzystały dwie osoby, warto, żeby przetestowały materac wspólnie. Jeżeli zdarzy się, że ich preferencje snu są zróżnicowane, można zdecydować się na zakup dwóch oddzielnych materacy w przypadku rozmiaru 160x200 lub 180x200. Wtedy kupujemy materac 80x200, dwie sztuki, lub 90x200. Ważne jest, żeby zwrócić wtedy uwagę na grubość materacy, powinna być ona taka sama. Aby zniwelować wrażenie dwóch oddzielnych materacy, można zdecydować się na zakup dodatkowej maty na materac, która zapewni również dodatkowy komfort.